Cześć kochani, Auryczny Tarot i Aura kolejnego tygodnia, tym razem 26 czerwca. Dzisiaj kolejne spotkanie z kartami mapy, z kartami uzupełniającymi o dodatkowe kierunki i w tym uzupełnieniu również jedna karta tarota na najbliższy tydzień. Dzisiaj, jak na prawdziwą podróż przystało, przed Wami dwa obiekty w postaci znaczków. Który z nich wybierzecie, zależy od Was. Macie do wyboru Francję i macie do wyboru Biały Dom, Waszyngton. No ciekawe, takie mi się trafiły, takie wylosowałam, tak wyciągnęłam je również z pudełka, akurat te dwa. Czy one coś oznaczają? Ciężko stwierdzić. 11 i 1. Patrzcie także na te symbole. One także, pamiętajcie, coś znaczą. A jeżeli wybraliście, zaczynamy jak zwykle od grupy pierwszej. Zobaczmy, co pod tym znakiem będzie chciało się pokazać dla Was wszystkich, którzy wybraliście właśnie ten obiekt. 26 czerwca. Jaka mapa dla osób, które wybrały ten obiekt? I karta tarota również na ten czas, a więc 26 czerwca. Dla osób, które wybrały ten znaczek. Ta się do mnie tutaj uśmiecha. I zobaczmy, co na ten tydzień Wam się szykuje. O, 11. Równowaga mówi o tym, że w tym tygodniu zachowujesz wewnętrzny spokój, niezależnie od sytuacji dziejących się na zewnątrz. Jak mówi karta, są w życiu chwile, że wszystko wywraca się do góry nogami. I masz wrażenie, że żonglujesz tysiącem spraw. Może nie jesteś pewien swojego położenia. Teraz nadszedł właściwy moment, żeby ocenić, w których obszarach Twojego życia potrzebujesz równowagi i przywrócenia potrzebnego balansu. Wybierz harmonię zamiast niezgody, a istnieje duża szansa, że odniesiesz ogromny sukces. Odkryjesz w sobie wewnętrzny spokój, gdy wkroczysz na prostą i równą ścieżkę. Karta równowagi dla niektórych z Was może oznaczać również to wszystko, co gdzieś urzędowe, no bo też odnosząc się do tego, co jest chociażby tarotową interpretacją, a więc gdzieś tutaj może właśnie sprawy urzędowe będziecie załatwiać, może coś wyrównywać, może właśnie równoważyć to, co potrzebuje gdzieś tej stabilności, tego naturalnego przepływu. Gdzieś pozbywanie się pewnego bezwładu również może także niektórym z Was towarzyszyć, ale to także zachowywanie spokoju, opanowanie i poświęcenie. Pamiętajcie, o czym mówi jedenastka. Ta równowaga, jak na tej ilustracji pięknie jest pokazane, to taka czystość również intencji, czystość myśli, dążenie także do tego, co ma przyciągać do nas właśnie ten stan. A więc tak jak przytoczona sekwencja mówi, wszystkim tym, czym oddziaływujecie w tym tygodniu na świat, na okoliczności, na ludzi, przedmioty, każdą materię, to dostajecie w zamian. To jest ta równowaga, to jest no właśnie ten przepływ. A więc postarajcie się nie zachwiać jej, postarajcie się również nie przeceniać i nie dodawać, czy też nie nadinterpretowywać, jeżeli będziecie mieli do tego jakąś chociażby skłonność. Zachowajcie ten umiar, postarajcie się utrzymać ten poziom tego, co jest równe, tego, co jest proporcjonalne, dając szansę także temu, co bywa w niektórych obszarach lekko zmądzone, pewną niezgodą gdzieś posypane. Tak jak przyprawą, która może gdzieś pobudzać pewne receptory, ale nie po to, żeby je drażnić, ale po to, żeby je no właśnie budzić, przypominać o tym, co jest dobrym smakiem. I w ten sposób traktujcie ten tydzień w wyważonym właśnie podejściu do tego, co jest opinią, do tego, co jest gustem, do tego, co jest wolnością podarowaną także tej przestrzeni, takiej gdzieś jeszcze być może nienazwanej lub formującej się także dla Was, pamiętajcie. Karta tarota, co chcę powiedzieć. Tarot natomiast pokazał dziewiątkę mieczy. Numer 9 składa się z trzech opcji mnożonych razy 3, a więc 3 po 3. Dziewiątka, jak mówi karta, to święta liczba kobiecości.
Nie patrzcie na nią złowrogo. Być może ten tydzień będzie chciał Was otworzyć właśnie na ten aspekt gdzieś w Was budzący się. Bo właśnie ta energia, która się tu pojawiła, chcę powiedzieć, że ten tydzień będzie Was być może kierował lub wręcz pokazywał, albo obudzi w Was to, co dojrzało i choć wciąż jest w ukryciu, to da się to czuć. Przykładem na te 9 jest chociażby ciąża, a więc 9 miesięcy. To jest taki optymistyczny akcent, pomimo tego, że często ta karta bywa taka złowroga, czy też pokazująca jakieś dylematy, czy też kumulujące się w nas takie niechciane energie. Dla niektórych oczywiście, że tak, ten tydzień też może pokazywać dążenie do tej równowagi, a więc walkę gdzieś z tym, co chce nas wystraszyć, z tym, co jest w nas jakimś takim lękiem lub poczuciem zwątpienia, niekiedy także. No i po to wtedy trzeba właśnie rozwinąć skrzydła, stanąć w tej pozycji wagi i być może przypomnieć sobie, czy poprzez jogę, czy poprzez ćwiczenie, jaką moc mamy w sobie, chociażby poprzez wyzwalanie właśnie tego, co jest pozytywną afirmacją. Także, a może zwłaszcza poprzez ćwiczenie, które stabilizuje i pokazuje, na ile mamy siłę, czy też na ile jesteśmy w stanie opanować nasze ciało, a tym samym nasz umysł. Nie zapominajcie o tym, ale ogólnie tydzień będzie chciał Was być może tutaj właśnie, idąc za ciosem tej interpretacji, którą ja szalenie lubię, pokazywać Wam, że jest w Was dojrzałość do tego, co właśnie jest zrównoważone, albo jest w tym, gdzie jesteście, w tych okolicznościach, też coś nabiera właśnie tego poziomu, na który być może czekacie. A więc zwróćcie uwagę w tym tygodniu na podświadomość, z którą pracujecie, przez którą oddziaływujecie na to, co świadome. A więc ten tydzień będzie Was otwierał na siebie, będzie Wam dawał możliwości do tego, żebyście przełamywali opory, strachy, łapiąc pewien poziom, trzymając mocno, kurczowo niekiedy w garści to, co jest pewne, prawdziwe, albo takie ważne do tego, żeby nadać czemuś właśnie tę moc. Zobaczmy jeszcze, jaka dodatkowa karta kierunkująca dla osób, które wybrały właśnie ten obiekt. A więc te Francje. A więc płyń, miej to flow. Potrzebujesz większej elastyczności w swoim życiu. Pozwól sobie płynąć z prądem. A więc nie walczcie, równoważcie, stabilizujcie, trzymajcie się tego, co jest przyczepnością i spokojem ducha. Do zobaczenia. Zapraszam grupę drogą. Trzymajcie się. Hej! I zapraszam wszystkich, którzy wybrali ten obiekt. Zobaczmy, co pod nim się kryje, jaka energia, jaka mapa, jaki kierunek, jaka podróż. 20-26 czerwca dla osób, które wybrały te pocztówki. 20-26 czerwca. Dodatkowy kierunek na koniec. I zobaczmy. Kompas. Już bardziej podróżniczo się nie da. Tak długo, jak kierujesz swój kompas na prawdziwą północ, nie stracisz kierunku swojej wyższej mocy. Być może teraz właśnie, może w tym tygodniu, a może już rozpocząłeś tę podróż, w której wkraczasz na nieodkryte terytoria i możesz spodziewać się cudownych, nowych doświadczeń. Aby pozostać na tej ścieżce przeznaczenia, musisz trzymać swój kompas skierowany na prawdziwą północ. Jedynie duch lub wyższa moc mogą Ci w tym pomóc. Pieniądze, stan posiadania, prestiż, romanse i inne dobra doczesne nie pomogą znaleźć Ci właściwej drogi. Są to jedynie rzeczy, których możesz doświadczać w trakcie swojej podróży. Pamiętaj, że duch działa w Twoim życiu, więc nawet jeśli chwilowo czujesz się zagubiony, łatwo Ci będzie odnaleźć drogę. Miej ufność, miej wiarę, ponieważ Twój kompas, na którym duch jest prawdziwą północą, nigdy nie pozwoli Ci się zgubić, nawet w trakcie bezgwiezdnej nocy, kiedy wszystko spowija ciemność.
A więc może faktycznie gdzieś wybieracie się w tym tygodniu, może gdzieś podróżujecie, a może szukacie celu albo szukacie drogi. Każdy z Was zna gdzieś ten rozdział, w którym jest obecnie, co jest Wam potrzebne, czego poszukujecie. I czymkolwiek by to nie było, ta karta, która tak malowniczo przedstawia właśnie ten kompas, pokazuje, że ten tydzień może chcieć ukierunkowywać Wasze myśli, intencje, Was samych, w Waszych poczynaniach, bez względu na to, na ile wątpicie, na ile wierzycie, na ile chcecie, a na ile się boicie. To wszystko jest uwarunkowane wyższą mocą. Waszą mocą również, tym, na co macie wpływ, ale także tym, co jest właśnie planem Waszej duszy. A więc nie poprzestawajcie na tym, że nic nie robicie, tylko patrzycie w gwiazdy, ale działajcie, idźcie, a kierujcie swoje stopy w tym kierunku, w którym na daną chwilę iść powinniście. Cała reszta, jak mówi karta, jest tym akcentem prowadzenia, czy też naprowadzania Was na właściwe tory. Dlatego nie obawiajcie się, jeżeli jest w Was szczypta takiej wątpliwości. Ten tydzień będzie chciał być może właśnie pokazywać Waszą moc lub będzie chciał gdzieś testować także te parametry, tę częstotliwość, jak jesteście ze sobą spójni. Może się to objawiać na przykład zmartwieniem lub poczuciem destabilizacji. Tym wszystkim, co jest obserwowalne i odczuwalne. Ale pamiętajcie, to Wy również jesteście w stanie odwrócić głowę od tego, co Was nie interesuje, aby nie skupiać się na tych deficytach, a zebrać energię do tego, żeby ruszyć, żeby odkryć być może nowy kierunek, a być może na nowo dać temu, w czym jesteście lub dokąd zmierzacie, szansę, ale aktywnie, bo dla jednych również ten tydzień będzie właśnie oznaczał tę aktywność, dążenie, ciekawość także, studiowanie także tej mapy, po której stąpacie. A więc taki czas gdzieś także poddania się i pewnego być może skalibrowania tego kompasu. Co Tarot chce Wam jeszcze powiedzieć? No i pięknie. Tarot też jest, widzicie, w symbolach okrągły, jak moneta. Może będzie dla Was właśnie tworzył się czas okazji, szans, możliwości, gdzieś takich okien w tych godzinach i dniach w całości tego tygodnia, które będą otwierały przed Wami swoje wrota. Dajcie szansę, żeby je zauważyć. Pozwólcie na to, żeby zostać gdzieś zaproszonym. Bo karta Tarota mówi o tym, aby przywołać życie. Tak jak całe drzewo zawarte jest w ziarnie, tak as monet zawiera cały potencjał pierwiastka ziemi. Tego, co stabilne, tego, co przyczepne, tego, co jest wzrostem. Widoczna kreacja ze swoim potencjałem to widoczna kreacja tego, co jest potencjałem stawania się. To także strefa materialna, zysk i bezpieczeństwo. Wszystkie bogactwa Ziemi są zawarte w tych możliwościach, które jesteś w stanie wykorzystać. To jest ta szansa, to jest ten potencjał. Czas na nowe projekty. Zaufaj temu, co żywisz. Karm to, pozwól wzrastać. Uwierz w to, afirmuj pozytywnie. Kieruj właśnie kompas na tę prawdziwą północ, na to, co Cię nie straszy i nie odstrasza, ale ciekawi, zachęca, buduje. A w momentach, w których przychodzą słabsze chwile, pozwól sobie na karmienie się właśnie tym, co jest wizją wzrostu. Zaufaj temu i kieruj życzenia mocno sprecyzowane do tego, co jest tą materią. To tydzień zasiewu, to tydzień możliwości właśnie posadzenia tego ziarna. Daj ciału także wszystkiego, czego potrzebuje, aby było karmione dobrym słowem, dobrym jedzeniem. Daj także szansę temu, aby to, w co wierzysz lub w to, co inwestujesz, wzrosło. I ten tydzień być może będzie chciał właśnie to nakreślić. Jaki dodatkowy kierunek jeszcze dla Was chcecie tutaj pokazać? Zerknijmy. No właśnie. Karta mówi, twórz, odblokuj swoją kreatywność dzięki temu, co jest tańcem, muzyką, sztuką, umiejętnością, chęcią także pisania, opisywania, po prostu bawienia się formą.
Wyraź siebie. A więc ten tydzień niektórym z Was mówi wręcz po prostu ukierunkuj to, co w Tobie rośnie, to, co już kiełkuje lub to, co chcesz, żeby wyrosło z tego ziarna, w które wierzysz, że masz szansę wzrostu. I pielęgnuj tę myśl, pielęgnuj tę wiarę. Podlewaj, opiekuj się, otaczaj tym, co jest temu potrzebne, nie mniej i nie więcej, ale przede wszystkim pozwól sobie na tę ekspresję. Ten tydzień mówi wyraź siebie, pokaż, a więc odkrywajcie te przestrzenie tego tygodnia, pobudzając w sobie potencjały i inwestując je w ten wzrost. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych tygodniach. Hej!